Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj wosk od widza. Dziękuję ci bardzo kolego, nie pamiętam kto. Naprawdę nie pamiętam, przepraszam. Ale napisz coś w komentarzu. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, że od ciebie. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Wysłał mi wosk, jest to Funky Witch Paradise Gloss Premium Wax. Końcóweczka, praktycznie można powiedzieć, że widać już dno. Widać, że jegomość chyba polubił ten wosk. I teraz zapach. On mi, kurczę, coś przypomina. Już coś woskowałem o tym zapachu. Przyjemny. Tylko nie pamiętam co, kurde. Co to mogło być? Naprawdę. I też chyba z polskiej stajenki. O, fioletowy. No kurczę. Co on mi przypomina? Coś, ale też coś fajnego. Jakiś fajny wosk. I teraz tak. A, właśnie. Co do wosku, jaki ma dać efekt, tutaj sobie poczytałem troszeczkę internetów i słuchaj, jest na naturalnej karnaubie, natomiast wzbogacono go o specjalną mieszankę silikonów oraz siloksanów. To drugie słowo dla mnie to jest kosmosik, ale nieważne. I teraz tak, ma dać dużo zimnej szklistości, czyli taka powłoka. Ja lubię ciepłe uderzenie, ale jak jest dobre szkiełko, no to jest dobre szkiełko. Efekt końcowy idzie w stronę po powłokach. Czyli wosk ma dawać taki efekt jak powłoka. I niby tutaj dzięki temu, że tam dzięki syntetycznym domieszkom uzyskano również bardzo dobrą hydrofobowość i trwałość. U mnie jest, słuchaj, 28 marca 2020 roku. Więc jeżeli ma mieć mega trwałość, to podejrzewam, że na tym panelu będzie siedział bardzo długo. Liczę, że do zimy. Ma przyciemniać, co jest ciekawe, ale to dla mnie to jest tak, kurczę, troszeczkę śmieszne. Bo z opisu tak wynikało, że przyciemnia i daje super szkło. Dla mnie, jeżeli coś przyciemnia, no to traci już na szkiełku, ale zrobimy tutaj wyrobki. To nie będę robił na całym panelu. W tym miejscu zrobię, słuchaj, odcinek. Tutaj będziemy wiedzieć, jak wyjadę na zewnątrz. Zaraz się pewnie ściemni. No i się powoli ściemnia. Jak wyjadę na zewnątrz, będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście przyciemnia. Panel wyciągnięty. Znaczy są rysy tutaj. Są grube rysy. Tutaj się bawiłem pastą. Pewnie już widziałeś od Swag Auto Detailing. One stepową. Jak nie zapomnę, propozycję filmu ci wrzucę. No co, no słuchaj, klasyka. Standardowe stare mikrofibry, klasyczny K2. Niby przyzwoity wosk, tego jeszcze nie wiem. Ale pozwolę sobie... Jakieś drobinki. Pozwolę sobie założyć rękawice, słuchaj, i szarpnąć trochę na palucha. Zobaczymy w ogóle, jak on w palcach właśnie. Czy jest mięciutki. Fajniutki, przyjemniutki. O, idealnie. Uj, masełko. Aha, super. Tu kładłem euforię. Temat znasz. No to inna bajka. Inna bajka. Tego przenieść na aplikator było ciężko. Tu czuję, że to będzie miodnie. Kurczę, co ja kładłem o tym zapachu. Dobra, nieważne, słuchaj. Biorę GoPro i wskakuję na ten panel. Jest padzik, jest wosk i mamy panel. Umoczę tak, o, tu widzisz, tu mam i patrzymy, co z tego będzie. Idealnie, ale chcę nasączyć całego pada, bo piszczy i tu widzę, że wydajność będzie sroga. Dobra, ok. I teraz lecę sobie stop, powiedzmy. Słuchaj, idealnie.
Spójrz, widzisz to? Idealnie, bez docisku. Perfekcyjnie. Pozwolę sobie otworzyć? Nie pozwolę sobie otworzyć. No nic, będę się starał, żeby nie wyjechać. Bo tu będzie kolejny wosk. Pojedziemy też po szczelce. Zobaczymy, co zrobi aplikacja. Spoko. Spoko, naprawdę bardzo fajna. Tak jak widzisz, zobacz. Ale tu na przykład woli okrężne ruchy. Zdecydowanie. Moim zdaniem. O, w tę stronę będę kładł z tego względu, że będziesz lepiej widział. Tam mam ładnie ustawione lampy. Spoko aplikacja, ale czy taka aż fantastyczna? Myślę, że słabo. Może nawilżyłem krawędzie. Jest fajnie, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Ale to na razie wstępnie. O, teraz go szarpnąłem naprawdę dużo. Zobaczymy. No, aplikacja nie jest problemowa, ale nie jest też jakaś luksusowa, kurczę. Taki minimalny opór jest. Jest minimalny opór. Nie powiem, że jest idealnie wzorowo. Są woski, które aplikuje się fajniej. Ok, odstawię go, bo naprawdę go wziąłem dużo. No, powiedzmy, że jest nieźle. No, w skali od 1 do 5, kurczę, taka, no powiedzmy, trójka, mocna trójka, no. Ale wyjałowiona powierzchnia aż piszczy. No ładnie, ładnie. No zapach przyjemny, słuchaj. Fajnie się uwalnia, naprawdę przyzwoicie. Zobaczymy, jak będzie z przyciemnieniem i ze szkłem. Dla mnie jedno wyklucza drugie, no ale dobra. Znaczy, można mieć fajne przyciemnienie i fajny połysk, ale na pewno nie będzie mega szklisty, bo... No ja tego tak nie widzę, no kurde, nie wiem, nie da rady. Słuchaj, zobacz, tym umoczeniem zrobię jeden panel. Ale solidnie umoczyłem. Naprawdę. Bardzo solidnie. No jest taki ten opór, jakby mi brakowało wosku, ale to może wina tego, że jest go mało, nie wiem. Starałem się go nabrać na cały aplikator, ale wiadomo, jak jest w takim pojemniczku, ciężko uzupełnić całego pada idealnie, może przez to. Ale teraz spróbuję sobie przejechać wzdłużnie, żeby go rozprowadzić. Słuchaj, no jest delikatny opór, jest, tak. Zdecydowanie jest opór. Nie jest to takie typowe masełeczko, ale jest fajnie, nie jest źle. Nie jest źle. Ok, tak, żeby mieć pewność, że jest wszędzie. No dobra, o, może być, że go dałem za dużo. Ok. No dobra, no słuchaj, wezmę tylko sobie latarkę inspekcyjną. Poczekaj. Zapomniałam o niej. Poświecę z daleka, czy wszędzie mam. Wszędzie. Możliwe, że przesadziłem z ilością i wzdłużnie, i okrężnymi ruchami. Moim zdaniem, słuchaj, lepiej woli, jak ma okrężne ruchy. Teraz sprawdzę, jak ma się sprawa. A, zegarek. Wróć szybko. Zegareczek, 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 pyk. Stoper. Lecimy. Jak my tu mamy, jeżeli chodzi o... No trochę to potrwa. Trochę to potrwa. Ok. Buu. No słuchaj, jak to mówią, pierwsze koty za płoty, tak? No właśnie. Wosk mi mega coś przypomina. Naprawdę. Na maksa. Że już miałem ten wosk, ale nieważne. Aplikacja, słuchaj. No nie jest to jakiś taki, kurczę, cud, że spodziewałem się, że będzie miękko, przyjemnie, a tu jednak delikatny opór jest. Delikatny opór jest. Czy to wzdłużnie, czy kulistymi ruchami. Na dzień dobry proponuję kuliste z tego względu, że wzdłużnymi ten aplikator się zatrzymuje. Możliwe przez to, że jest go mało w tym opakowaniu i nie złapało tutaj brzegów. Ale są, kurczę, woski naprawdę. No tutaj mówię, taka mocna trójka, jeżeli chodzi o aplikację od 1 do 5. Jak dla mnie. Kwestia tylko teraz, kiedy będę go docierał. No, mamy tutaj minuta 12, słuchaj.
No i tu się ciągnie. Więc możliwe, że go dałem też za dużo. Zobaczymy. Widzimy się, myślę, że tak po 3 minutach. Minęło 3 minuty. A dokładnie 30. Temperatura w garażu 15 stopni. Jeszcze trochę. Marzę się. Pokażę Ci GoPro, żeby nie było. I tak jak widać, jeszcze się ciągnie, marzy. Damy mu jeszcze trochę czasu. No i mamy 5 minutek. I co my tu mamy? Jeszcze się ciągnie. Jeszcze się ciągnie. No to co? No to widzimy się gdzieś przy 8 pewnie. Ojejku. O, no fajno. Dzisiaj fajny dzionek. Bo następny wosk będzie chyba rebon. Zobaczymy, ale na pewno będzie rebon, a kiedy będzie, nie wiem. Dzisiaj fajnie, bo gładko poszło z pastą od Swag Auto Detailing. Gładko poszło z tym woskiem. Rewelacja. Naprawdę, jestem bardzo miło zaskoczony. Co do wosku, słuchaj. Aplikacja... No, spodziewałbym się czegoś lepszego. Naprawdę. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, no kurczę, patrząc na to docieranie, to brakuje tutaj tego aksamitnego, kurczę, tej aksamitnej takiej aplikacji, takiej miękkiej, przyjemnej. Tu delikatny opór jest, ale nie jest to jakiś dramat, mówię, taka mocna truja. Może nawet bliżej czwóreczki, ale nie, mocna truja, zróbmy mocną truję, o, w ten sposób. Docieranie to już jest sama przyjemność, słuchaj. Przy docieraniu to jest w ogóle poezja. Mistrzostwo, naprawdę. To w ogóle, tak jak widziałeś, ta mikrofibra to nie miała co robić, ten tłuścioch. Tutaj spokojnie może wskakiwać nawet z zerdą delikatniejszą, tą co jak traktuję jako do wymywania pas finiszowych, też bez problemu. Ale ta to po prostu zebrała już. Już. I tutaj poprawiłem tylko tą tak dla zasady, żeby nie było, że nic nie zrobiłem. Uderzenie, patrząc, no fajnie w garażu, słuchaj. Przyjemnie. Przyciemnienie. No. W garażu, no może jest delikatne. Wszystko się okaże, słuchaj. Wszystko wyjdzie w praniu, jak wyjadę na zewnątrz. I teraz tak, podsumowując. Bardzo fajny wosk. Miłe docieranie. Aplikacja też nie najgorsza. Przyjemny zapach. Słuchaj, uderzenie też przyzwoite, naprawdę fajne. Tylko teraz kwestia, jak długo posiedzi. Jak będzie się to miało z domywaniem oczywiście, jak się będzie to jak będą się trzymać zabrudzenia, jak będzie łapał kurz, bo ten to łapie jak wstrętny. Na tamtym panelu też uwielbia kurz produkt. Zobaczymy, co będzie z tym. Z mojej strony chyba to wszystko. A, jeszcze raz kolego, dziękuję bardzo. Super, bardzo fajny wosk. Naprawdę dziękuję, że poświęciłeś tę końcóweczkę dla dziadzi, żeby mógł się pochwalić w szerszej grupie. Może tak, tak to ujmę. Z mojej strony chyba to wszystko, raczej na pewno wszystko. Słuchaj, klasycznie, jak to u mnie bywa, test trwałości pojawi się na końcu jako propozycja filmu, o ile wosk się skończy. O ile ja stwierdzę, że wosk ma już dosyć, a może tak. A kropelki oczywiście, jutro dopiero, dzisiaj jadę jeszcze na trening, więc nie będę moczył, zawsze odczekuję te 24 godziny, więc jutro wskakuję na ten panel z wodą. Więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!